Cześć, witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy stream w Spyro The Dragon po 20 latach w wersji remaster. Nie mogłem się doczekać tej gry. W końcu dzisiaj następuje premiera, dokładnie miała miejsce 20 minut temu. Zaczynamy. PlayStation 4 podłączone jest do naszej bazy. Pady naładowane i zaczynamy premierowy stream. Jaram się jak dziecko. Rozpocznij grę! Ja już co prawda sprawdzałem sobie ten ekran początkowy, żeby sobie ustawić kamerę, żeby wszystko hulało. Mamy trzy wersje Spyro: jedynkę, dwójkę i trójkę. Zaczynamy od początku, żeby było po kolei. Spyro the Dragon. W świecie smoków. Co tam będzie w tym świecie smoków? Ogólnie jest polska wersja językowa razem z dubbingiem. Zobaczycie sami. Okej, lecimy! O, lata spokoju w naszych pięciu, czy tam nawet sześciu krainach trwały smoczy wiek. Mamy teraz 12, czy nawet 14 tysięcy skarbów. O co chodzi z tym całym gnieznośnym gnorkiem? Jak rozumiem, posiadł zaklęcie przemieniające klejnoty w posłusznych mu wojowników. Ja odpowiem. Gnieznośny gnork to prymitywny typ. Prymitywny? Od kiedy przebywa na krańcu świata, jest niegroźny dla Królestwa Smoków. Niegroźny? Zresztą to Brzydal. Brzydal? Dość tego! Chyba będę miał co robić. I tyle, chyba tyle na początek. Przygoda się rozpoczyna. No dobra, jesteśmy. Witajcie w Spyro The Dragon po 20 latach w wersji remaster. To wygląda mega cukierkowo. Mega ślicznie po prostu. Pamiętam tą scenerię z dzieciństwa, jak dziś, kiedy dostałem PlayStation 1. Na komunię to właśnie było około 20 lat temu, słuchajcie. No i proszę. Fajnie się domagali wersji remaster i oto jest premiera. Zaczynamy. Dziękuję, że mnie uwolniłeś. Pomóż 10 smokom z mojej krainy, a potem odszukaj baloniarza. On przewiezie cię do kolejnego świata. A co z gnieznośnym gnorkiem? Ja się nim zajmę. Najpierw znajdź smoki. Więcej nie mogę ci powiedzieć. Mam tylko nadzieję, że ta gra trochę mnie zepsuje mi dzieciństwa. Wiecie, że kiedyś to się wydawało takie mega o. Tak się podpala? Się fajnie trawka spala. I kwiatki. Słuchajcie, kiedyś to się wydawało mega, mega fajne, ale po tylu latach, jak to widzisz, to jest gra dla małych dzieci. To nie wiem, czy ja to wytrzymam, ale nie powinno być tak, jakby chodź tu. Ja muszę kamerę ogarnąć. Kamerę i sterowanie. Dobra, mamy cię. Chyba przyciszę ciut grę, prawda? Dosłownie o jedno oczko, żeby lepiej było mnie słychać. Wydaje mi się, że to będzie dzięki temu się przyjemnie oglądało. Chodź tu. Ty byłeś nadziany. Musimy te klejnoty zbierać. Nasza ważka nam pomaga. On ma na imię Sparks. Słuchajcie, pamiętam to też z dawnych lat. Chociaż ciekawe, jak go przetłumaczą teraz.
na polski. Iskierka? Iskra? Gdzie gnieznośny gnork? Zrobię z niego grzankę! Nie trać głowy, Spyro! Przed tobą jeszcze sporo nauki! Wiesz, dlaczego wszędzie lata za tobą ważka? To Iskier, twój opiekun. Jego zadaniem jest pilnowanie cię. Obserwuj go, a zrozumiesz, co mam na myśli. Iskier. Iskier, no to spoko. Co jest? Utopiłbym się. Faktycznie, mieliśmy złotego Sparksa, zobaczcie, teraz jest niebieski. Potem będzie zielony, a potem zginiemy. O, to się jakby uaktywnia. Nie wiem, co ja robię, ale zrobię to. Skacz, wskakuj i podskakuj. No tak, bo w pierwszej części Spyro nie można było pływać. Dopiero potem można sobie to jakby wykupić. Taką umiejętność. Dobra. Sterowanie kamerą może bym ciut zmienił, żeby... ona jest aktywna. A i łaby pasywna, to co się wydarzy? Chyba tak będzie łatwiej. Gdzie on poszedł? Ops, sorry. A nie, was... O, muszę was podpalać. Bo robicie mi... dajecie mi karmę dla mojej ważki. Czyli tak zwane... motylki. Coś dla ciebie, Kasia. Gdzie jest jeszcze jakaś? O, patrz, patrz. Motylek? I na mas. Ta kamera trochę na razie jest denerwująca, bo nie... Oła, nadąża za mną. Ojej. To jest nie fair. Co ja mam zrobić? No cóż. Tomasz. Hej, Spyro! Aby szybować, wciśnij dwukrotnie skok i nie bój się! Bać się? Czego? Upadku ze szczytów najwyższych gór, runięcia na prehistoryczne lodowce. A, tego. Aha, tego. Tego tamtego, pozbieramy wszystko. Bo to o to chodzi właśnie, żeby zbierać diamenciki, bo wtedy mamy cały level ogarnięty. Options, widzicie? Mamy tutaj 31... diamencików, 3 życia. O, a w całości jest ich 100 plus i 4 smoki. Mamy 3 smoki na razie. Że musimy wszystko wyzbierać elegancko. No i mam takie wrażenie niestety. To jest taka. Nie, nie chcę tu wejść. What the. Podróż do kamiennego wzgórza. Ciekawe, czy będę mógł wyjść, czy będę musiał cały level przejść. Lecę i lecę i lecę i lecę. Coś nie mogę dolecieć. O, mogę sobie... O, latać. Sztosik. O kurde. Nie mogę wrócić? No trudno. Jakby tam... tamten świat jest naszym bazowym światem, także tam tak czy siak wrócę. Nie, chyba ta kamera aktywna będzie lepsza, bo... Za każdym razem muszę ogarniać... za każdym razem muszę ogarniać po prostu jogiem nadganianie. Okej, okay, mamy całe szczęście silniejsze rogi niż ten baran. Ale się jaram, naprawdę, to jest kurde... historia. Co my tu mamy? A możemy wejść sobie, mamy smoczek. No cóż, spróbujemy. Ej! Wegeta? Jaka Wegeta? Czy
czekajcie, tutaj tego nie spalę, bo to jest z metalu, prawda? Ale rogami rozwalę. Hej, jakiś trzeba mieć klucz, zobaczcie. Uważaj na ważkę, Spyro. Jej kolor zdradza poziom mocy. Po zjedzeniu motyli jest silna, zupełnie jak ja. Jasne. Nie ma to jak być na diecie motylowej. Dobra, ciebie nie mogę ogarnąć, niestety. Siemanko, witajcie na streamie. Gramy w Spyro w wersję remaster po 20 latach. Premiera miała miejsce jakieś pół godziny temu, także jedziemy na świeżo. Dobrze, musimy gdzieś pójść dalej po prostu, żeby ogarnąć wszystko, co nas czeka na tej planszy. Okej, okay, tu było życie, super. Po tym, jak uwolniłeś wszystkie smoki i przeszedłeś przez to wirujące coś, zasługujesz, by zabrać cię z powrotem do Krainy Oświeconych. Najpierw jednak opowiem ci historię. Nie, dzięki. Na razie! A może miał coś ciekawego do powiedzenia? Co? A tam mogę wejść? A zobaczcie, są diamenciki. Czyli trzeba się rozglądać. Oczywiście musiałem w takie miejsce skoczyć. Jedziemy, jedziemy. Pyk. Dobra, o kurde. O, zobacz. O, jest ten klucz. Co go pewnie będę potrzebować. Twardy ma łepek, co? Dawać, dawać, dawać te diamenty. Wyjdziemy z tego poziomu dopiero jak wszystko zrobimy. Taki w ogóle będę miał plan, żeby wszystko oczywiście mainować. Dopiero z fullem, z uśmiechem na buzi wychodzić. Co to było? Brzmi zupełnie jak złodziej jaj. W sensie smoczych jaj. Na pełnej, w nich wjeżdżamy. Mega. Gdzie on jest? Tam jest, na górze, nie? Mogło tam było słychać. Teraz go znajdziemy. Tylko ogarniemy sobie... O! Na razie jest łatwa, potem ci przeciwnicy będą wracać, że jednego nie spalisz, drugiego nie zabijesz szarżą. Dobra, tutaj do góry. Polecimy. Okej. Okay. I tam jest... Dużo trawy tam jest. Dobra, bierzemy sobie smoczka. Kolor smoka jest najlepszy, fioletowy, wiadomka. Spyro, przyjacielu, drobna wskazówka na temat szybowania? Dajesz! Aby szybować jak najdalej, wciśnij skok, znajdując się w najwyższym punkcie skoku i akcję, by zejść na średni pułap. Dorosły facet i gra w gry dla dzieci, no. Na tym polega sentyment. Słuchajcie. Właśnie. Jak nie przekonam, to się nie sparzę, albo się nie zachwycę, nie? Tutaj jest dużo terenu. Tu coś będzie. O, jest. Patrz, jaki gamuń. Chodź tu. Dawaj go. Musimy go dorwać. A ty! Muszę ścinać mu trasę, żeby być trochę szybszy chociaż. Jest jajco! Jajco i diamenty. To smoki lubią najbardziej, jajca i diamenty. Nie jest tak? Okej, czyli to jest taka bariera siłowa, której nie możemy przejść.
Ale nas nie zabija też. Spoko, mega się jaram. Tym bardziej, że pamiętam, że ta pierwsza część była taka mega prosta. Nie wolno było pływać, nie wolno było robić jakichś dłuższych lotów. A w kolejnych edycjach jest ta mechanika coraz bogatsza, więc jakby każda część będzie większa i większa, nie? A oni zrobili remaster wszystkich trzech części naraz. To też bardzo fajnie rozkminili cały Activision. O, tutaj mogę wejść i tutaj też mogę wejść. Tak wygląda podejrzanie, co? Że taki jest... Nie, chyba nie mogę. Chociaż... Nie mogę to wejść. Tutaj... A, zobaczę, tutaj generalnie cały... To jest taki mały świat. Do domu. Ile nam zostało na tym świecie? Jeszcze jeden smok. Około 60 diamentów. Dobra. Czyli trochę jeszcze musimy pogarnąć. Wiem, że tam było jeszcze jedno przejście, a tam po prostu w nie wszedłem. I tam... O, przecież... Trzeba się dobrze rozglądać, bo jak będą większe mapy, to trzeba będzie długo zbierać te diamenty. Nie, widzę, że mechanika będzie do update'u, bo ta kamera trochę nie nadąża. Ale umówmy się, no. Gra jest świeża, nowa, mogą jakieś bugi być. Bugi tonight. Bugi tonight. Siemanko. Kiedy uwolnisz smoka albo staniesz na jego platformie, twoje postępy się zapisują. To ci się przyda na wypadek, gdybyś miał kłopoty. Nie żebyś miał mieć kłopoty, Spyro. Ale je będę miał, nie? Później. I to jest życie, jesteś smokiem, zbierasz diamenty. Czego chcieć więcej? I tutaj musimy zejść na dół, bo mamy... O, tam jest diament jeszcze, kurczę. Tu zejdziemy na dół i tu mamy klucz do tej skrzyni, pewnie ona będzie pełna diamentów. O tak. Największy przyjaciel kobiety? Spyro? Czy diament? Dobra, ile jeszcze? 6 kamyków i mamy pierwszy level zrobiony. Lecimy. One będą tam, nie? Dobra, już powoli ogarniam tę mechanikę. Tak płynnie. No, że tak bardziej troszkę z góry nie widzę, to bym mógł sobie większe obszary jakby ogarniać, a tak to łatwo coś ominąć. To było gdzieś tam, prawda? O! Niechcący zgarnąłem. Jeszcze 5. Jeszcze pięć. To w sumie też może być skrzynka, nie? Jedna. Po prostu. Macie jakieś pomysły? Gdzie ona może być? Skrzynka? Może coś ominąłem, nie? Nie. Tutaj byliśmy. Pływać dalej nie mogę. Jakbym nie wiedział w sumie, nie? Coś ty. Siemanko, witaj na streamie. Zostań na dłużej, bo właśnie kończymy pierwszy level w grze Spyro. I szukamy diamentów. Nie no, one tam muszą być na tej górze. Albo na tym polu, gdzie te leśne dziadki były z laskami.
kurde, ja bym już poszedł dalej, już po prostu nie lubię tak, wiecie, szukać czegoś, co jakby nie zmieni mojego życia, a mimo wszystko może być też ważne. Tam byłem. Czyli góra, tylko pozostaje góra. O, tam są kamyczki. Jedziemy. Trzy tu są. Dobra, jak po złości zostały jeszcze dwa. Gdzie one są? Patrzę się tą owcę spać, jak ona się robi goła. Ha! Coś tu? Pyk. No i podwójnie poproszę z baraniną. Na cienkim. O, jest skrzynia. Ale skitrana, dobra. Koniec. O, jest. Z góry można było, nie? Choć znaleźć. A jest. Powiedzcie mi, jak tam stream, nic nie przerywa, nic nie klatkuje, dźwięk ok? Możecie napisać mi na czacie, bo po raz pierwszy streamuję z PlayStation 4 i ja widzę, że wszystko jest ok, ale